Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. No i co tu dużo mówić, w styczniu za dużo filmów tutaj się nie pojawiło, ale powiem Wam, że naprawdę trudny miesiąc to był dla mnie pod względem takiego jakiegoś ogarnięcia się życiowego. I miało być tak, że wiecie, będzie dużo energii, będzie zdrowe odżywianie, masa planów, a wyszło tak, że po prostu nic, ale to naprawdę nic mi się w tym styczniu nie chciało. I oczywiście, wiadomo, ogarniałam pracę, ogarniałam dom, ale najchętniej, szczerze, to bym po prostu położyła się do łóżeczka, przykryła kocykiem, włączyła Netflixa i tak spędziła cały ten styczeń. Chociaż nie przeleżałam, nie, jeden dzień, nawet jednego dnia całego tak nie przeleżałam. Więc, no, więc wiecie, po prostu, no nie wyszło, ale nie miałam gdzieś tam weny do nagrywania i powiem Wam szczerze, że zbierałam się kilka razy i naprawdę kilka razy zaczynałam i próbowałam nagrać i nagrywałam tam kilka minut, 2-3 minutki i później nie kończyłam tego, bo stwierdziłam, że to jest bez sensu, takie na siłę, ciągnięcie i że Wy po prostu też to poczujecie, że ja się nie czuję jakoś z tym dobrze, nie czuję, że mi to wychodzi, nie czuję, że no, że po prostu czuję się z tym dobrze i odpuściłam. Wczoraj już chciałam dla Was nagrać kolejnego vloga i tak mówiłam, o, to jest super dzień, dużo się wczoraj działo. No i tak się stało, że wyciągnęłam dwa razy, wiecie, telefon, żeby zacząć nagrywać. No i w międzyczasie działo się tyle, że po prostu nie zdążyłam, nie miałam czasu. A byłam też sama z dzieciakami. Wczoraj, słuchajcie, moi chłopcy przeszli naprawdę dużą, dużą metamorfozę, byli u fryzjera. I Kostek już nie ma tych takich swoich dłuższych włosków. I Fradek swoich długich również nie ma. No, z fryzura się całkowicie Franka zmieniła. Sam podjął tę decyzję. Długi czas zapuszczał włosy. Ja mówiłam, że chodź, podetniemy chociaż troszkę końcówki. No wiecie, to jakieś takie kosmetyczne rzeczy. Ale nie, on chciał mieć długie włosy, chciał zapuszczać. No i teraz przyjechał tutaj i mówi, że przepraszam. A. I mówi, że on by chciał ściąć włosy, pokazał mi zdjęcie, jaką chciałby mieć fryzurę. Ja mówię, no okej, jesteś pewny, jestem pewny. Na pewno, na pewno. Umówić cię do fryzjera, umówić. No i udało nam się wczoraj dostać. No i chłopcy mają dwie nowe fryzury. Mam nowych chłopaków w domu. Więc no, fajnie, fajnie. Najważniejsze, że Franek zadowolony, Kostek zadowolony. I rzucę Wam jakieś tam przebitki z tego fryzjera, bo tam dało mi się coś nagrać. A dzisiaj mam taki dzień, że rano nie musiałam jechać do studia, więc zrobiłam pranie, złożyłam teraz jedno pranie, które się wysuszyło, właśnie zaczęło pikać drugie, które się wyprało i muszę przełożyć do suszarki. Byłam na szybkich zakupach w Biedronce. Słuchajcie, dzisiaj była w ogóle jakaś taka akcja w Biedronce, że robiąc zakupy chyba za 20 zł świeżych warzyw i owoców, to dostajemy takie wielorazowego użytku woreczki. Fajna sprawa, bo teraz już kiedyś takie miałam, później one mi gdzieś zginęły, więc teraz będę miała znowu, będę nosić w torebce, już sobie włożyłam je do torebki, żeby po prostu nie brać tych foliowych. Ja do jakichś takich rzeczy typu banany, czy tam jak biorę, nie wiem, dwie papryki, to nigdy nie używam tych foliowych torebek, żeby po prostu no, nie zanieczyszczać jeszcze bardziej tego naszego środowiska, tylko staram się po prostu tak luzem wkładać, no ale jak już biorę dużo jakichś małych rzeczy, no to niestety typu brukselki czy coś takiego, no to używam. A teraz będę używać tych wielorazowych, będę nosić je przy sobie i będę używać. Takie jest moje postanowienie. Zresztą, słuchajcie, w grudniu wyrzuciłam wszystkie, bo jakiekolwiek, jakieś tam pojedyncze zostawiłam, ale miałam całą jedną szufladę w po prostu w workach takich, wiecie, no, sklepowych, reklamówkach i tak dalej, biedronkowskich, lidlowskich, różnych i wszystko to wzięłam, po prostu zutylizowałam w grudniu, zrobiłam porządek, teraz mam tylko właśnie te w wielorazowego użytku i staram się też zawsze mieć jedną w aucie, żeby nie brać, chociaż nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się właśnie, żeby zawsze jedna była w aucie, żeby, wiecie, jak tam gdzieś niespodziewanie jadę na zakupy, a nie wychodzi z domu z myślą, że pojadę na zakupy, no to żeby mieć ją i żeby nie brać kolejnych. Więc to taki
To taki tytułem wstępu 5 minut. I dzisiaj, słuchajcie, zabiorę Was ze sobą do kuchni i będę przygotowywać super danie, super szybkie, super zdrowe i fajne też, żeby sobie zabrać do lunchboxa, jak gdzieś idziemy do pracy, na studia, gdziekolwiek. I będzie to kaszotto, bardzo dobre i słuchajcie, bez mięsa. Mój Dominik raczej taki, wiecie, on raczej jest tradycjonalistą i lubi takie tradycyjne rzeczy, a to mu naprawdę smakowało, bo robiłam to w tygodniu, więc stwierdziłam, że jutro mam taki poranek w studio dość długi i sobie po prostu jutro też zabiorę te kaszotto ze sobą, a dzisiaj zjemy je jeszcze na obiad i mam w planach zrobić barszcz czerwony. Tak to wygląda. Poza tym, słuchajcie, jak byliśmy we Wrocławiu, byłam na szkoleniu w styczniu we Wrocławiu, to kupiłam sobie taki, zaraz Wam pokażę, usunę się, taki piękny swetr. Sweterek w Primarku i on jest bardzo, bardzo długi. Zobaczcie. On jest taki do kostek wręcz i uwielbiam go. Uwielbiam go, naprawdę go uwielbiam, bo po pierwsze jest ciepły, jak wiecie, były teraz takie mrozy i wychodziłam w nim na dwór, zakładałam kurtkę, no to po prostu coś super, cieplutko w nim. A ja lubię takie luźne właśnie kroje, super. I kupiłam go, słuchajcie, chyba za 6 dyszek, więc naprawdę po prostu zakup życia. W Primarku kupiłam sobie jeszcze leginsy takie do ćwiczeń, kupiłam sobie kombinezon do ćwiczeń, kombinezon jest na krótką nogawkę, więc pewnie go wykorzystam dopiero gdzieś tam latem, wiosną, no ale na pewno się przyda. Dobra, bo zagadałam Was, nie wiem, czy jeszcze ktokolwiek słucha tego, 6 minut minęło. A i pokażę Wam jeszcze zakup z temu, słuchajcie, bo ja już od dawna polowałam na, żeby zmienić garnki. I polowałam na garnki szklane. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że garnki szklane są, jakby nie wchodzą w interakcję z żadnym pokarmem i są neutralne dla naszego pożywienia, dlatego też zdrowiej jest w takowych gotować. No ale już ogólnie te szklane garnki, szklane patelnie są dość drogie. A udało mi się na temu właśnie zamówić w całkiem dobrej cenie i też no wydają się być ok. Jeden przyszedł, na dwa jeszcze czekam, więc pokażę Wam, jak to wygląda i wspólnie coś dzisiaj w nim ugotujemy. Zobaczymy, czy rozleci się, czy się nie rozleci. Muszę jeszcze kupić jakąś fajną patelnię, bo nie wiem, czy wiecie, widzicie, mówię, że kończę, a nie kończę, ale muszę o tym powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Nie wiem, czy wiecie, ale smażąc na patelniach teflonowych, z powłoką teflonową, która ma gdziekolwiek, jakokolwiek rysę, no to smażenie i spożywanie tych pokarmów jest dla nas trudne i wysoko rakotwórcze. I ja powiem Wam, że miałam nawet, to takie były, wiecie, że nie było tego tak do końca widać, ale rzeczywiście one tam były gdzieś te kreski, no i powywalałam to wszystko, co miało powłokę teflonową, bo tak naprawdę te uszkodzenia mogą być niewidoczne dla naszego oka, a mogą być i jakby te niezdrowe rzeczy w trakcie smażenia przechodzą do naszego jedzenia, które my później jemy, nie? I nawet jak sobie, nie wiem, usmażymy coś zdrowego, jakieś zdrowe warzywka, cokolwiek, na takiej patelni, no to się okazuje, że niestety no, to nie jest zdrowe. Dlatego też wywaliłam wszystkie te patelnie i jakieś garnuszki z powłoką teflonową. No i teraz przerzucam się na garnki szklane. Oczywiście mamy też te ze stali nierdzewnej jeszcze i pewnie będziemy na nich gotować. Ale szukam też jakiejś fajnej patelni, która właśnie będzie jakby obojętna dla naszego jedzenia. No i wiem, że patelnie szklane są super polecane, ale teraz też widziałam gdzieś patelnię tytanową chyba? Tytanową, albo jeszcze jakąś inną. Nie wiem, gdzieś widziałam, że też są bardzo zdrowe, znaczy zdrowe, no, że po prostu właśnie nie wchodzą w interakcję z jedzeniem i smażenie na nich jest zdrowe, żeliwne też patelnie są podobno zdrowe, więc na pewno coś w niedługim czasie zakupię. Poza tym kupiłam jeszcze, który też do mnie dopiero przyjdzie, termos z szklanym wkładem. Tak, ostatnio mnie wzięło na takie właśnie różne zdrowe zakupy, bo ja mam termosy, ale w ogóle bardzo to jest ważne, jeżeli używacie termosów na co dzień, albo używacie butelek Duffy, wszelakich kubków wielorazowych, sprawdzajcie,
co się dzieje w wszystkich tych takich, wiecie, dziurkach, przez które przechodzą te napoje, a których na co dzień albo nawet nie da się w niektórych tych kubeczkach mieć dostępu do tych właśnie różnych miejsc, do których tych woda, czy tam kawa, czy cokolwiek pijecie, zostaje i później to wszystko w środku pleśnieje i to też jest bardzo dla nas niezdrowe. Ja wyrzuciłam teraz jeden termos, bo właśnie, no ja po prostu ewidentnie czułam, że tam coś tak, no coś jest nie tak z tym termosem. Jak wodę się do niego nalało, ona miała totalnie dziwny smak. No i wyrzuciłam go, bo rzeczywiście tam starałam się porozkręcać to zamykanie, ale nie dało się, po prostu nie dało się, tego się nawet nie da do końca doczyścić. Więc to też nie jest takie super higieniczne. No i stwierdziłam, że wyrzuciłam ten jeden, ten drugi jest okej, więc domówię sobie jeszcze jeden, no i domówiłam sobie ze szklanym wkładem, termos ze szklanym wkładem. Tam mam znać, jak się będzie sprawdzać, ale też jest podobno, no jakby lepszy dla naszego zdrowia, nie? Żeby po prostu trzymać w szkle, bo szkło jest obojętne. No, więc tak to wygląda. Kilka rzeczy sobie ostatnio pozamawiałam. Poza tym zamówiłam też dla dzieciaków w Zarze na wyprzedaży jakieś ciuchy. Tak naprawdę to większość Frankowi. Kostkowi tylko jedne dresy, a sobie nic. W sumie nic, bo dla mnie nic fajnego nie było. Wszystko to, co mi się podoba, to jest nie wchodzi w wyprzedaż albo jest z nowej kolekcji, więc muszę czekać dalej. No, więc to też Wam pewnie pokażę, jak przyjdzie. Słowem wstępu 11 minut. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze to ogląda. Zabieram Was dalej. Wczoraj skończyłam też czytać książkę Katarzyny Nosowskiej, Nie mylić z miłością. To jest trzecia jej książka i podobno trzecia i ostatnia w takim temacie rozwoju, samorozwoju. Bardzo fajne, ja polecam dwie poprzednie, polecam również bardzo tą. Myślę, że daje do myślenia. Tutaj nie ma jakichś gotowych recept, co zrobić, żeby coś zmienić, ale no zresztą przeczytajcie sami, naprawdę warto. I myślę, że nie ma drogi na skróty, że to jest proces, ale warto przeczytać i inspirować się właśnie takimi fajnymi treściami. Właśnie umyłam ten garnek, o którym Wam wspominałam, szklany. I powiem Wam, że on wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jestem tylko ciekawa właśnie, jak będzie na tym gazie, czy on nie pęknie. No nie wiem, zobaczymy. Może dzisiaj postaram się w nim coś ugotować. A poza tym, no to kupiłam jeszcze taki, też to jest szklany pojemnik, no to wiadomo, góra plastikowa, ale to jest taki rozpylacz do oleju i kupiłam sobie go, bo strasznie wkurza mnie to, jak robię jakieś warzywa w piekarniku i właśnie chcę je oliwą, wiecie, posmarować. Ta oliwa się tak fajnie nie rozprowadza, gdzieś tam w jednym miejscu jest jej za dużo, w drugim za mało i dlatego kupiłam sobie taki oto pojemnik i on, powiem Wam, że tak fajnie psika, bo już też go wymyłam i wodą psikałam. On tak robi taką fajną mgiełkę, rozpyla naprawdę super, więc polecam. I proszę bardzo, moje śniadanko burrata. Rozpunka jest na dole, może być rukola, co lubicie. Podsmażone pomidorki na masełku z solą, z pieprzem i z dwoma ząbkami czosnku, na to burrata i ocet balsamiczny. Jemy. Jadę właśnie po Kostisia i muszę Wam powiedzieć, że no widzicie, no ten styczeń taki po prostu jest. Miałam pokazać Wam, jak robię to kaszotto, ale dzisiaj go nie zrobiłam. Zrobiłam tylko ten barszcz czerwony, już tego nawet nie nagrywałam, bo mówię, no każdy wie, jak robić barszcz czerwony. Poczytałam sobie, popracowałam, poczytałam różne artykuły, ale związane z pracą, więc pracowałam, ogarniałam faktury i teraz jadę po Kostisia do przedszkola. I muszę Wam powiedzieć, że jednak na styczeń nie jest naprawdę jakiś taki ciężki. Ja jutro nagram, jak będę robić to kaszotto, o ile będę robić, mam nadzieję, że tak, i tutaj pojawi się w tym filmie, ale no
jakoś tak mega ciężko, a w ogóle jest taka pogoda, że tak mnie boli głowa. Nie wiem, czy to już jest jakieś przesilenie wiosenne. Chciałabym, żeby takowe było. No ale do wiosny jeszcze trochę, a ja naprawdę mam strasznie ciężki ten styczeń. I teraz nawet oglądałam story u Agus. Agus też ma vlogi bardzo fajne, fajna rodzinka, też czasami do nich zaglądam i ona dokładnie to samo mówiła na Instagramie, że po prostu nie może odnaleźć się w tym styczniu. Też nie może nagrywać vlogów, też gdzieś tam jest w ogóle ze wszystkim do tyłu. Na nic nie ma siły, energii, ochoty i ja mam dokładnie to samo. Nie wiem, no jakiś po prostu taki ciężki jest mega dla mnie ten styczeń. Ja się sama po prostu nie mogę odnaleźć. To nawet nie jest, wiecie, wina niczego innego z zewnątrz, tylko po prostu no ja sama w środku nie mogę się jakoś odnaleźć w tym roku. No, mówię wam. Nie jest lekko. Ale jedziemy po Kostisie. Już trochę głowa mi przestała boleć, więc dobrze się nastawiamy. Jadę po Kostisie. Staliśmy się z Kostisiem na krótki spacer po przedszkolu, tak? Idziemy do domu. Do domu, bo zaczęło kropić, nie? Tak. Odebraliśmy paczki, więc zaraz pokażemy, co tam przyszło. Ale no, ta pogoda, powiedziałabym, że jest bardzo, bardzo średnia. I krop! Tak, bo słuchajcie, no odwilż totalna, lód, woda i tak to wygląda. A w ogóle nie wiedzieliśmy, tutaj obok żłobka zaczyna nam się coś budować. Będzie jakiś nowy blok albo budynek, nie wiadomo, nie wiem co to będzie. Zobaczymy, pokaże się. Teraz dużo u nas tych nowych budynków powstaje, gdzieś to miasto się trochę rozrasta. No i dobrze, chodź Kostisiu, bo mega zimno i kropi. Okej? Okay? Kto nas obserwuje na Instagramie, pamięta jak tutaj codziennie chodziliśmy rano, nie? Do żłobka jeszcze wtedy. Też jeździł Kostiś na rowerku najczęściej. Najpierw do żłobka, a później do przedszkola. Tak, teraz chodź do przedszkola, bo już jesteś starszy, nie? No właśnie. Tylko trochę starszy. Tak, troszkę starszy, dokładnie. A jak jeszcze podrośniesz, to gdzie później się idzie? Do pracy. Nie, do szkoły. Do szkoły. Do szkoły. A jak będę taki duży jeszcze, to w drugiej do pracy. Tak. Spróbować. Już ci daję, Mieszko. Daj mi spróbować. Tata powiedział, że to będzie tylko woda, a teraz mówi, że dobre. No bo tak dużo z kokosu. Jak wcześniej kiedyś piłem wodę kokosową, to była taka właśnie... Nie smakuje ci? To kokos jest. Niedobre? Nie lubisz czekoladki kokosowej? Tak sobie to mleko nasze kokosowe, tylko bardziej słodkie. Jezu, mega pyła. Ale dobry. Jakieś właśnie ten to była bardzo taka zwodniona. To jak wypijemy, to tata rozłupie na pół i można będzie zjeść ze środka ten miąższ. Słuchajcie, garnek przeżył pierwsze gotowanie mleka. Widzicie, no jest brudny, jak to po mleku. Osad został, ale nic się z nim nie stało, nie pęknie, nigdzie się nie... No i jest taki jak nówka, więc pierwszy test zaliczony. Z Kostisiem układamy farmę. Kostek ostatnio bardzo lubi oglądać ją, prawda? Znaczy oglądać, układać. Zobaczcie, ja jeszcze umiem tak. Tak? Ty umiesz tak jak Spiderman, prawda? I pijesz sobie kakałko, bo przyszliśmy z dworu i było zimno, nie? A tata poszedł teraz otworzyć kokosa, bo już wypiliśmy tą wodę kokosową. No i będziemy teraz jeść. I teraz będziemy jeść. A woda ci nie smakowała, to ciekawe, czy ci będzie smakował. Nie? Zobaczymy. A teraz co układamy? Tą krówkę? Farmę. Tą krówkę? Tak. Tą krówkę, tego kurczaczka i tą marchewkę, tak? Tak. No to dawaj, układamy. A to jest piesek, myślałam, że to krówka. Jaki ładny arbus. Kokos. Super. Na tej brudnej desce od buraków. Zobacz, prawdziwy kokos. Patrz, że tam uważaj, bo jest taki ostrzysty. Wow. Wow, nie?
Ślicznie, bo one już tak jak to się je, nawet to w konsystencji to jest takie wiórkowate, no nie? Też te wiórki do skoku. Ale ten był dobry właśnie. Kiedyś jadłem kokosa takiego całego piłem, to taka woda była właśnie tak jak się mylę, takie bardzo rozwodne na mleko. A gdzie to ja, gdzie to pieś? A nie pamiętam. A tutaj było czuć tak, dosyć tak intensywny ten smak. No, bardzo. Tej wody, słodkie było. Tak jak w tej puszce, co jest też woda kokosowa do picia, to smakuje ja, identycznie. Ja nie lubię tego pić, tylko ja lubię jeść tego. No i widzicie, ja się szybko teleportowałam do studia, już się opatuliłam i będę stąd wychodzić. Muszę jeszcze pogasić tylko światła. Mamy 9:30, dzisiaj tak późno skończyłam, ale za to jutro skończę 20:20, więc też fajnie. Jeden dzień dłużej, drugi dzień krócej. Włączyłam mojego Dreamy, który mi tutaj ogarnie podłogi, a ja lecę do domu i widzę się z Wami jutro. Wczoraj się z tego miejsca z Wami żegnałam, dzisiaj się witam. Jestem właśnie po zajęciach, już ubrana z termosami, wracam do domu, a właściwie do Lidla, bo muszę kupić jedną rzecz, a później do domu będziemy robić kaszot. To dzisiaj tutaj byłam od godziny 9:00, jest 12:30. Miałam kilka zajęć indywidualnych, no i jeszcze ogarnęłam tutaj troszkę, żeby był porządek. A teraz, o matko boska, strajk rolników jadzie. Ja pierdziule. Strajk rolników jedzie, jadą, jak ja tu teraz wyjadę stąd? Jadą ciągnikami, traktorami 10 na godzinę i strajkują, rozumiecie? Z flagami Polski, właśnie widzę to przez okno. Także obiad będzie dzisiaj później. Kurde no, dlaczego akurat teraz? Do Lidla już nie pojechałam, bo po prostu przebić się przez to miasto to jest jakaś paranoja. Właśnie wyciągam sobie sałateczkę od wczoraj. Wczoraj na kolację miałam z serkiem halloumi i teraz też sobie go zgrilluję, bo jeszcze został. I zjem to na śniadanie, a zaraz zjem zupę na pierwsze danie i będę robić kaszotto na drugie danie. Taki jest plan. Patrzcie, otworzyłam pierwszą rzecz dla Braga, która dotarła i powiem Wam, że jest taki fajny ten sweterek, a jemu teraz brakowało swetra. Ma różne bluzy i tak dalej, ale właśnie ze sweterkiem był problem. No zobaczcie, jaki ekstra, spokojnie ja bym go mogła założyć. To jest na 1,64 m. Widzicie? No, bardzo ładny. Jedna rzecz na razie przyszła, na niego pewnie będzie jeszcze troszkę za duża na Franka, ale właśnie nie wiem, o co chodzi, bo w Zarze jest tak dziwnie, bo jest albo rozmiar 1,52 m, a później jest od razu 1,64 m. Na przykład w Reserved jest jeszcze rozmiarówka 1,58 m i to 1,58 m zazwyczaj Frankowi zamawiam, a to 1,64 m, no to jest takie trochę nadwyrost, to jest 13-14 lat, ale fajny. Będzie miał trochę większą, teraz taki, wiecie, styl ma trochę, że właśnie duże rzeczy mu się podobają, więc sweterek jest. Ciekawe, kiedy przyjdzie pozostałe rzeczy. I jeszcze myślałam o tym, żeby zamówić z Reserved'a, bo w Reserved'cie jest fajna promocja na pościele teraz, a te nasze już są takie, wiecie. I tak sobie myślę, że może zamówię. Odgrzewam sobie zupkę, zjem zupkę i robię kaszotto. W sumie to wstawię już wodę na tą kaszę, bo ona się długo gotuje. I ja do zrobienia tego kaszotu używam kaszy pęczak i ona jest fajna, bo ona taka jest dość ma spore te ziarenka i one się tak nie rozbebują, jeśli wiecie, co mam na myśli, tylko są takie zwarte i dlatego też fajnie to smakuje. I dzisiaj gotuję, dzisiaj Franek ma przyjść po szkole, więc gotuję dla nas może
trzy woreczki, ale ja nigdy nie gotuję w tych workach, to jest bardzo niezdrowe, tylko wyciągam, po prostu rozcinam te worki i wsypuję tak do garnka. Tutaj już sobie przygotowuję rzeczy do kaszotta i oczywiście broku, pieczarki i cebulka, to wszystko kroję, podsmażam później na patelni i tak naprawdę to tyle. Dodaję pieprz, sól, ewentualnie jakąś paprykę słodką albo wędzoną i później wszystko to mieszam z kaszą. Smażę to na dużej ilości masła klarowanego. I to kaszotto nakładamy sobie na talerzyk, polewamy sobie sosem czosnkowym zrobionym w domu i do tego na przykład kiełki albo coś, żeby jeszcze chrupało i jest pyszotka, zdrowy, pyszny obiad. Niespodziewanie zaliczyliśmy Sensei'a w poszukiwaniu jakiegoś przebrania dla Franka, bo jutro mają bal karnawałowy w szkole i w Pepco byliśmy jeszcze i kupiłam Kostkowi dwie pary spodni i sobie takie świecące za 37. No takie coś można by wziąć. Nie można wziąć, to jest sklep i nie można sobie nic wziąć za darmo. Dzień dobry kochani, ja już w studiu, mamy kolejny dzień i tak naprawdę witam się z wami po to, żeby się z wami pożegnać, bo wczoraj już nie zdążyłam nagrać pożegnania, taki zwariowany ostatnio czas, nawet słuchajcie, umowę do przedszkola zapomniałam zabrać z przedszkola, zostawiłam ją w szatni, więc naprawdę jestem zakręcona po prostu jak wiecie. Nie udało nam się niestety wczoraj ani kupić, ani wypożyczyć wypożyczalnie żadnego stroju na Franka, więc wymyśliłam, że on ma ten kapelusz i te rękawiczki takiego na Michaela Jacksona, które dostał w tamtym roku na pod choinkę i po prostu dam mu jakąś swoją marynarkę, mam jaką jakby aksamitową, wiecie, że jest taka połyskująca, więc myślę, że się sprawdzi i tak pójdzie na ten na tę imprezę choinkową i tyle. A teraz czekam, już jestem w studiu, czekam na dziewczyny, na moją poranną grupę. Niedługo będą się schodzić i zaczynamy pilatesowy dzień. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego vloga. Mimo tego, że ten był posklejany taki, to i tak jestem z siebie dumna, że go dokończyłam. Naprawdę to jest pierwszy vlog w tym roku, którego po prostu zrobiłam, dokończyłam i puszczę, więc zostawcie mi dużo ciepło, łapki w górę i dziękuję wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już w kolejnym.